Trzeba mieć dwie różne półkule. Jak ktoś ma dwie identyczne, to się nie udaje. Jeszcze jedno. Rany boskie, naprawdę. Bardzo dobry pomysł to jest. To jest najlepszy pomysł na spędzenie sobotniego poranka. Morsowanie jest super sprawą. Jeżeli chodzi o zbawienny wpływ na nasz organizm, to on już był znany w starożytności. Właściwie od wieków ludzie wiedzieli o tym, że jeżeli będą zażywać lodowatych kąpieli bądź nacierać się śniegiem, to przez krótki czas taki zabieg może wpływać bardzo korzystnie na naszą odporność. Nie jest to jakieś takie bardzo ekstremalne doświadczenie, jak mogłoby się wydawać. Być może za pierwszym razem jest to naprawdę taki dosyć szok dla organizmu, ale z biegiem czasu, z morsowania na morsowanie, ta odporność się zwiększa i dużo, dużo więcej radości sprawia. Jeszcze 2 sekundy! Zachęcam wszystkich do tego, żeby chociaż raz odważyli się i spróbowali tego wspaniałego doznania, co bo niektórzy mówią, że jest to niemalże uzależniające, więc życzę wam wszystkim powodzenia. Pozdrawiamy fanów nowobrzyskiego morsowania. Ale na papierze? Naprawdę tam jest bardzo dużo herbaty. Nie spadłem. Widzicie do mnie? Nie spadłem, na wszelki wypadek zapytałem. Ja lepiej babki z piasku. Spółdzielnia muzyczna jest zespołem indywidualności połączonych chęcią zgłębiania muzyki współczesnej i wspólnego jej wykonywania. Zespół powstał pod koniec 2014 roku, no i staramy się od tego czasu jak najprężniej działać na wielu polach, od pola wykonywania tej muzyki, aż po właśnie edukację. Witamy serdecznie na Otwórz Uszy. Odcinek 11. Odcinek 11 pod tytułem Ile teatru w muzyce? Nazywa się to u nas teatr instrumentalny. Z czego to się wzięło? Wzięło się to z tego, że zauważono, że muzyk jak gra, nawet najdurniejszą piosenkę, to oprócz tego, że słyszymy dźwięk i słyszymy melodię, rytm i tak dalej, to jeszcze odbywa się szereg innych akcji, prawda? Chcąc, nie chcąc, rusza się ręką. Samo wejście na scenę, powiedzmy, że ja wejdę na scenę, już niesie ze sobą jakiś przekaz, prawda?
No, sami powiedzcie państwo, jak wejdę tak... Spotkania z cyklu Otwórz uszy tu i teraz odbywają się raz w miesiącu. Zazwyczaj są to ostatnie poniedziałki miesiąca w Centrum Kultury Norwida o godzinie 18. Poruszane są przeróżne tematy. Wspólną cechą wszystkich spotkań jest to, że wykonujemy muzykę na żywo. Można bez ogródek o wszystko nas zapytać, wspólnie przedyskutować pewne zjawiska w muzyce. Imagination! To mogła być rozmowa dwóch osób, a to może być rozmowa dwóch połówek tej samej osoby. Albo nie, ja bym to właściwie odwrotnie zinterpretowała, że oni mówią to samo, ale tak jakby chcą się o tym przekonać, nie słuchając, że mówią to samo. Częścią wspólną tego, co dzisiaj przedstawiacie teatru, jest to, że to chyba trzeba oglądać, bo wyobrażam sobie z samego słuchania. Element wizualny jest tutaj przynajmniej równoważny z dźwiękiem, o ile nieważniejszy w niektórych tych sytuacjach. Myślisz o tym balonie, bo przecież to już widać, że no, tak jak sam powiedziałeś, że żeby to było szczere, to te emocje muszą być takie dla nas wszystkich jasne. I ja w zasadzie chyba nie myślę o tym, że go nienawidzę, aczkolwiek nie chciałbym, nie chcę tego powiedzieć jasno, bo to będzie odkrycie tajemnicy.